Cześć. No i przyszedł wreszcie ten moment, kiedy chciałbym powiedzieć troszeczkę na temat kwestii związanych z kompozycją zdjęcia. Ale zanim zacznę, może najpierw kilka prostych pytań. Czy sądzicie, że teraz kadr wygląda dobrze? A może teraz ten kadr wygląda lepiej? A to najczęstszy kadr, jaki można zobaczyć na zdjęciach, że centralnie głowę amatorzy w pewnej części próbują umieścić głowę fotografowanej osoby dokładnie w centrum kadru. Tylko po co ten kawałek nade mną? On nic tutaj nie wnosi. No a jeśli popatrzymy znów na taki kadr, takie ujęcie, to okazuje się, że to może się podobać największej ilości osób. Nikt nie będzie miał wątpliwości, że taki kadr jest poprawny. Z czego to wynika? Wynika to z faktu, że już dawno temu ustalono tak zwany złoty podział, czyli podział kadru na trzy części, ponieważ wyliczenie złotego podziału tak naprawdę jest troszeczkę skomplikowane, więc przyjęło się dużo prostszą zasadę właśnie, że dzielimy na równo kadr na trzy. I okazuje się, że nasz mózg jest tak skonstruowany, że zwraca uwagę właśnie na jedną trzecią, na jedną trzecią stąd, na jedną trzecią od góry i od dołu. A na przecięciu tych prostych są takie punkty, gdzie podświadomie najczęściej od razu w pierwszym momencie zwracamy uwagę. Dlatego zdjęcie, które wykorzystuje trójpodział, po prostu wydaje nam się lepsze i ładniejsze. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że w wielu aparatach jest coś takiego, że można sobie na przykład na wyświetlaczu takie linie w menu ustawić, żeby były wyświetlane. Po to, żeby robiąc zdjęcie, taki fotoamator miał po prostu łatwiej i wiedział, gdzie wpasować te elementy, na które chce zwrócić uwagę osoby, która to zdjęcie będzie potem oglądała. I teraz przejdźmy może do kilku przykładów. Zobaczmy kilka zdjęć. Już na początku pokazałem, że niestety zła kompozycja, złe ustawienie nawet osoby w kadrze. A zwróćcie uwagę, że bardzo często na przykład nie wiem, na mediach społecznościowych, gdzie po prostu rzeczywiście ludzie robią zdjęcia na przykład komórkami, z taką kompozycją kadru, że na przykład, że zostaje nam bardzo dużo miejsca nad głową i widać w połowie kadru po prostu niebo, no to nie jest dobre. Jeżeli w tym momencie głównym elementem ma być fotografowana osoba, ewentualnie coś, co znajduje się za nią, no to w tym momencie trzeba to tak ładnie skomponować, żeby pokazać czy powiedzieć oglądającemu, na co chcielibyśmy, żebyście zwrócili uwagę. I wspomniałem o tych punktach, które są na przecięciu tych prostych tutaj, prawda? Zwróćcie uwagę, że w tej chwili wydaje się wam zapewne, że ten kadr tutaj użyty do filmu jest fajny, jest dobry. Dlaczego? Dlatego, że zwykle, kiedy rozmawiamy z kimś, kiedy kogoś słuchamy, staramy się patrzeć mu prosto w oczy. A gdzie są moje oczy? Na przecięciu właśnie tych dwóch linii. Zacznijmy może nie od zdjęć, a od malarstwa. Widzicie teraz obraz Józefa Chomońskiego, Babie Lato. Kiedy dodamy te linie, o których mówiłem przed chwilą, można zobaczyć, że rzeczywiście kompozycja obrazu jest wpisana w te linie. Mało tego, na przecięciu górnej i prawej linii, zwróćcie uwagę, no, tytuł obrazu to Babie Lato, a to Babie Lato wisi od ręki dziewczyny przedstawionej na obrazie. I dokładnie ta dłoń jest w tak zwanym mocnym punkcie. Ciekawą przeciwwagę stanowi ten pies po lewej stronie, który również znajduje się w ramach lewej z kolei linii na obrazie. No a teraz przejdźmy do fotografii. Pierwszy przykład, fotografia krajobrazowa, zachód słońca gdzieś nad Bałtykiem. I proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie było tych pali z falochronu, to zdjęcie moim zdaniem byłoby kompletnie nieciekawe.
A dodatkowym atutem jest fakt, że pale falochronu znajdują się dokładnie po prawej stronie w ramach 1/3 kadru i kończą się dokładnie w górnym, mocnym punkcie. I kolejne zdjęcie, również plażowe, wieczorową porą. Proszę zwróćcie uwagę, że elementy, na które chciałem zwrócić uwagę, czyli resztki zachodzącego słońca, czyli ta łódź na brzegu, również wkomponowane są w trójpodział, wkomponowane są również w mocne punkty, czyli te punkty, które powstają po przecięciu pionowych i poziomych linii. I kolejny przykład. Najpierw zaczynamy od zdjęcia z liniami zaznaczonymi punktami. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno to wzgórze na wyspie widoczne w tle, jak i pojedynczy jacht, pojedynczy element, który tutaj się pojawia w kadrze, znajdują się dokładnie w mocnych punktach zdjęcia. I kolejny przykład. Wiatrak, jak widzicie, też jest kadr skomponowany zgodnie z zasadami trójpodziału. I teraz taka ciekawostka, bo wszystko jedno, czy mamy na zdjęciu człowieka, czy zwierzę, czy ptaka, to jednak zawsze szukamy takiego, można powiedzieć, kontaktu wzrokowego. Tutaj widać, jak rudzik został wkomponowany w kadr i kiedy usuniemy teraz tę linię, okazuje się, że dokładnie jego głowa, jego oczy znajdują się w mocnym punkcie w lewej górnej części. Kolejny przykład ze wschodem słońca i rybakiem na łodzi. I też jak widać, tutaj mamy wkomponowane zarówno słońce wschodzące w mocny punkt, jak i rybaka w lewej części kadru. I teraz taka mała dodatkowa informacja. Takie same zasady obowiązują nas, kiedy mamy do czynienia z kadrem pionowym. Popatrzcie sobie na ten przykład, zdjęcie z Wenecji i kiedy kadr pionowy również podzielimy na trzy równe części w pionie i w poziomie, dostaniemy dokładnie takie same linie i dostaniemy podpowiedź, gdzie znajdują się te tak zwane mocne punkty. Chciałem dodatkowo jeszcze powiedzieć, że wykorzystywanie mocnych punktów i tych linii podziału, no jest kilka szkół, bo mówi się generalnie o tym, że ludzie pochodzący z naszej kultury, kultury europejskiej, kultury zachodniej, jednak podświadomie częściej zwracają uwagę właśnie na mocne punkty w lewej części kadru. Ponoć w kulturach, gdzie na przykład pisze się nie od lewej do prawej, ale od prawej do lewej, ten układ jest odwrotny, czyli że wtedy, owszem, przywiązują ludzie podświadomie uwagę do wszystkich mocnych punktów, ale w pierwszej kolejności do tych w prawej części kadru. Natomiast z doświadczenia powiem, że jeżeli umiejętnie wykorzystamy wszystko jedno, ale któreś z tych czterech mocnych punktów kadru, które pokazałem w przykładach, to uzyskamy ten zamierzony efekt, że tam właśnie przyciągniemy uwagę widza, uwagę osoby, która później to zdjęcie będzie oglądać. No i mam nadzieję, że po obejrzeniu tego krótkiego filmu będziecie troszeczkę większą uwagę zwracać właśnie na kwestię kompozycji. Będziecie trochę zwracać uwagę być może na te linie, o których mówiłem od samego początku. A może ktoś zauważy, że ma rzeczywiście u siebie w aparacie takie linie pomocnicze i po prostu przynajmniej na początkowym okresie, żeby to przychodziło łatwiej, a potem będzie to już, że tak powiem, bardzo naturalne, po prostu taką opcję sobie w swoim aparacie włączy. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę. Życzę Wam samych udanych kadrów, dobrze skomponowanych. Pozdrawiam. Cześć.